Lora Szafran z koncertem Tak się trudno rozstać wystąpiła 25 marca w Chorzowskim Centrum Kultury. W galerii Antresola można było usłyszeć utwory Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ludwika Starskiego oraz Jeremiego Przybory do muzyki Henryka Warsa, Władysława Szpilmana czy Jerzego Wasowskiego. Co dzień, co noc, co dzień, co noc. Wars, Szpilman, Wasowski, ponieważ to są znakomici kompozytorzy, którzy można powiedzieć, że pisali muzykę rozrywkową na owe czasy światowej klasy. Bo i Wars kiedyś pisał, wyemigrował do Hollywood i pisał muzykę filmową, a Szpilman, słynny film, pianista, znakomity kompozytor, również oczywiście radiowy, w radio pracujący przed wojną, pianista klasyczny, ale po wojnie również pisał piosenki, które ja, niektóre z nich zaśpiewam, to się okazuje, że to są polskie evergreeny. No a jeżeli chodzi o pana Jerzego Wasowskiego, no to Kabaret Starszych Panów. A przy okazji, przepraszam, mówię przy okazji, znajdują się wspaniali autorzy tekstów, Przybora, Tuwim. Mamy trochę tego w zanadrzu, jak Amerykanie mają Gershwina, prawda, czy Kerna, czy Cole Portera, to my mamy tej klasy kompozytorów, którzy współpracowali również ze znakomitymi tekściarzami, o, może tak powiem. Bo nie zapomnisz mnie, gdy moje piosenki spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar. Traktuję te utwory w pewnym sensie z szacunkiem dla autorów i kompozytorów, ale traktuję to trochę jak standardy jazzowe, więc staram się blisko melodii trochę, ale trochę zmieniam, oczywiście zmieniam trochę puls, trochę zmieniam formy, ale myślę, że wszystkie te piosenki, które dzisiaj będę śpiewała i które są na płycie i tak się trudno rozstać, te wszystkie piosenki są jakby na tyle blisko tematu zaśpiewane i zagrane, że no, jakaś pani, która kiedyś słyszała taką melodię, z pewnością rozpozna i mam nadzieję ze mną zanuci. Miłość tak pięknie tłumacz i zdradzaj kłamstwo i grzech. Choćby się obrzekał rozpaczy, że jest okrutna i zła, to miłość